Do tego postanowiłem nad spichlerzami Selemiasza, kapłana, Sadoka, pisarza i Fadajasza z Lewitów, a do nich przydałem Hanana, syna Zachura, syna Mataniasza, gdyż oni byli wierni, a w ich moc poruczyłem rozdawać żywność między ich braćmi. Księga Nehemiasza, 13 rozdział, 13 werset. Znaczenie wierności w dziele Bożym. Nehemiasz miał do wykonania wielką pracę przy odbudowie murów miasta Jerozolimy, ale liczba ludzi do wykonania tej pracy była niewielka, jak jest napisane w Nehemiasza 7:4. To była krytyczna sytuacja, ale byli z nim wierni, jak Hananiasz, który był człowiekiem wiernym i bojącym się Boga nad wielu innych, bo to mówi nam przecież Księga Nehemiasza, 7 rozdział, 2 werset. Cóż to za świadectwo? Nehemiasz wyznaczył do pracy także mężczyzn wymienionych w Nehemiasza 13:13, ponieważ cieszyli się oni opinią wiernych. Wiarygodność jest jedną z najważniejszych cech w służbie dla Pana. Rozważ. Dobrze, sługo, dobry i wierny. W małym byłeś wierny. Ustanowię cię nad wieloma. Ewangelia Mateusza 25:21. Ilość wiernie wykonanej pracy nakazanej przez Pana jest świadectwem wierności i braku krnąbrności, lenistwa i nieposłuszeństwa. Ale jakość wierności jest ceniona przez Pana bardziej niż ilość pracy. Nie jest to dobrze, sługo, dobry i pomyślny, ale aprobata Pana jest za wierność sługi. Zrobił to, co było nakazane, nie mniej niż trzeba, nie więcej niż zlecono. I można było na nim polegać w jakości wykonywania tego i terminowości. To ma być aprobata i ocena Pana. Ludzkie opinie nie mają tu znaczenia, bo mamy być sługami Chrystusa. Tak niech o nas człowiek rozumie jako o sługach Chrystusa i o szafarzach tajemnic Bożych. A tego zresztą wymagają od szafarzy, aby każdy był wierny. Pierwszy list do Koryntian, 4 rozdział, 1-2 werset. Nie jest wymagany wielki dar, ale stała, stabilna wiarygodność. Ci ludzie byli uznawani za wiernych. Jaką my mamy reputację w oczach Pana Jezusa Chrystusa? Czy jesteśmy ludźmi, na których Pan Jezus Chrystus może liczyć? Czy dotrzymujemy terminów i rozmiarów pracy na niwie Bożej, którą obiecaliśmy w obecności Pana, że wykonamy? Jeżeli jesteś wierny w małych rzeczach, a wszystkie rzeczy tu na ziemi są małymi rzeczami, Bóg może wyznaczyć cię do większych obowiązków w służbie dla Niego. Nie wydawało się to wielką rzeczą, gdy Nehemiasz wezwał tych mężczyzn, by rozdawali swoim braciom, ale potrzebował wiernych ludzi, by to wykonać. Niech każdy z nas rozważy tę modlitwę. Panie, niech okaże się, że byłem wierny w Twoich sprawach. Do tego postanowiłem nad spichlerzami Selemiasza, kapłana, Sadoka, pisarza i Fadajasza z Lewitów, a do nich przydałem Hanana, syna Zakura, syna Mataniasza, gdyż oni byli wierni, a w ich moc poruczyłem rozdawać żywność między ich braćmi. Księga Nehemiasza 13:13.